Szronem posiewiał już las, Jezus wnet będzie wśród nas. Szronem posiewiał już las, Jezus wnet będzie wśród nas. Blisko świętego już dni, słysz, jak pięknie to brzmi. Z chórem aniołów wnuć wraz, Jezus wnet będzie wśród nas. Z chórem aniołów wnuć wraz, Jezus wnet będzie wśród nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Gromadzimy się na mszy świętej w czwartek, trzeciego tygodnia Adwentu. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina o świętym Janie Chrzcicielu, że był bardzo męski, hardy, czynił pokutę, ale też przygotowywał drogę, aby był przez ludzi przyjęty. Oprócz świętego Jana dzisiaj stoi przed nami także święty Szarbel. Gościmy z tej okazji pana Maruna Mazawi z Libanu, który po mszy świętej przedstawi świadectwo swojej wiary, doświadczenia, pomocy świętego Szarbela. Potem uzyskamy, w czasie mszy świętej będziemy pobłogosławieni jego relikwiami, a po mszy świętej także po tym słowie pana Maruna możemy otrzymać olej, prosząc go o zdrowie. Święty Szarby był maronickim duchownym, mnichem i pustelnikiem. Urodził się i żył w Libanie w latach 1828-1898. Poprzez świadectwo swojego życia i pośmiertne cuda dokonane za jego stawiennictwem został uznany przez Kościół katolicki za świętego. Jego grób jest miejscem pielgrzymek, a modlitwy za jego stawiennictwem kierowane są do Boga w rozmaitych intencjach, zwłaszcza uzdrowień. Przekonanie ludzkości o świętości mnicha towarzyszyło ojcu Szarbelowi za jego życia i to pomimo faktu, że ostatnie 23 lata przeżył samotnie. Zamieszkał bowiem w pustelni, w której modlił się, umartwiał swoje ciało, pracował i przede wszystkim kontemplował Najświętszy Sakrament. Wielką czcią otacza Eucharystię. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w 1898 roku. Wobec tym mszy świętej koncentrowane polecamy dwie intencje. Pierwsza za zmarłą Emilię Kuciewicz i drugi kapłan za zmarłych Marię, Jana i Leszka Zieleniewskich. Przeproszę Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy wszyscy w sercu mogli tej mszy świętej uczestniczyć. A jeśli jest taka wola Boża, by za stawiennictwem świętego Szarbela otrzymał potrzebną pomoc, łaskę, zwłaszcza zdrowia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie,
zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, jesteśmy Twoimi niegodnymi sługami i zasmuca nas świadomość własnych grzechów. Prosimy Cię, abyś nas napełnił radością z przyjścia Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Z księgi proroka Izajasza. Śpiewaj z radości niepłodna, która nie rodziłaś. Wybuchnij weselem i wykrzykuj, która nie doznałaś bólów porodu. Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Poszerz przestrzeń Twego namiotu, rozciągnij płótna Twego mieszkania, nie krępuj się. Wydłuż Twe sznury, wbij mocno Twe paliki. Bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo, Twoje potomstwo posiądzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twej młodości i nie wspomnisz już hańby Twego wdowieństwa, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pana Zastępów. Odkupicielem Twoim Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał Cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na Ciebie, ani Cię gromić nie będę. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. I nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Śpiewajcie psalmy wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętogości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora na rankiem wesele. Słuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną.
Panie, bądź moją pomocą. Zaramieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co weszliście zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co weszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale co weszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Powiadam wam bowiem, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud, którego słuchał, a nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pouczeni słowami Pisma Świętego, zwróćmy się do Boga we wspólnym błaganiu. O pojednanie i zgodę między zwaśnionymi narodami, aby ludzkość mogła się rozwijać w spokoju i pewności jutra. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o potrzebne łaski Boże dla spowiedników, rekolekcjonistów, księży egzorcystów, a także naszych ojców z Niepokalanowa, głoszących rekolekcje w różnych parafiach naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O szczere nawrócenie dla korzystających z przedświątecznej spowiedzi świętej, aby ich serca zakosztowały owoców miłosierdzia Boga. Ciebie prosimy. O dar potomstwa dla małżeństw doświadczających trudności w poczęciu dziecka, aby z Bożą pomocą radowały się szczęściem rodzicielstwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za przyczyną Matki Bożej Królowej Pokoju módlmy się o zakończenie wojny i o pokój na Ukrainie, o spokój w naszej Ojczyźnie, o pokój w naszych sercach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O opamiętanie i poprawę życia dla tych, którzy krzywdzą swoich bliskich uwikłaniem w nałogi i przemoc, aby w rodzinach zapanowały zgoda i wzajemna troska o siebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O całkowite zaufanie Bogu w Bogu dla konających, aby wyzwoleni z bólu i cierpienia wychwalali Boga w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
o łaskę życia wiecznego w niebie dla świętej pamięci Emilii Kuciewicz, dla świętej pamięci Marii, Jana i Leszka Zieleniewskich, dla zmarłych z naszych rodzin, zmarłych z naszych wspólnot zakonnych i dla dusz w czyściu cierpiących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O głęboką wiarę i wrażliwe serca dla nas tutaj obecnych, aby Pan zastał nas czuwających, gdy nadejdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. We wszystkich intencjach, które zanosimy za pośrednictwo świętego Szarbela, aby Bóg wszystkie te prośby, intencje wysłuchał. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, wysłuchaj naszego wołania, zmiłuj się nad nami i przybądź z pomocą ludowi, który do Ciebie woła, przez Chrystusa, Pana naszego. Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia. Pośpiesz nam, Boże, z pomocą, wyzwól nas z pęt grzechów naszych. Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj, wzbudź w nas potęgę swą na nowo. Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia. Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasze Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swojej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwają z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie,
i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem Marią, świętym Janem Chrzcicielem, świętym Szarbelem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się Mu mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek
zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Roześlijcie nam z góry, niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Niebiosa, roześlijcie nam z góry, niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Nie gniewaj się na nas, Panie, daruj nam winy za grzechy nasze. Jesteś naszym Stwórcą i Ojcem. Wejrzyj i przybądź, by nas zbawić. Niebio Boże, roześlijcie nam z góry. Niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Niebio Boże, roześlijcie nam z góry, niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Niechaj zstąpi już Królestwo Twoje, łaską swoją racz nas podźwignąć. Usuń brzemię grzechów naszych, wejrzyj i przybądź, by nas zbawić. Niebio Boże, roześlijcie nam z góry. Niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Niebio Boże, roześlijcie nam z góry. Niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Pogan mówi, ja was pocieszę, jak matka pociesza dzieci swoje. Błogosławieni, którzy nań czekają i pragną w sercu Jego królowania. Niebio Boże, roześlijcie nam z góry. Niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Niebio Boże, roześlijcie nam z góry. Niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Ciesz się i raduj, wierny mój ludu. Oto się zbliża Twe zbawienie. Nie traćmy nigdy swej nadziei. Bóg jest twórcą naszego życia. Niebio Boże, roześlijcie nam z góry. Niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Niebio Boże, roześlijcie nam z góry. Niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Módlmy się.
Boże nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym sakramencie, przez który nas, pielgrzymujących na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Szarber jest popularnym, znanym świętym. Wielu pielgrzymuje do Libanu, do jego grobu, tam, gdzie się urodził. Miałem to szczęście być miesiąc temu tam, przy tym grobie, i widziałem, jak mnóstwo ludzi modli się i uzyskuje zdrowie, szczególnie potrzebne łaski, także w naszym kraju. Także pana Maruna tam poznałem. Cieszę się, że jest z nami, który w naszym kościele zaraz za chwilę da świadectwo, też w innych kościołach. Każdy cud to jest Boży znak, że Bóg działa, że Bóg jest ponad prawami natury, biologii. Cud to interwencja Pana Boga, a więc musimy widzieć cud jako przyjęcie właśnie tego zdrowia, jako dar łaski, ale też jako znak Bożej mocy, Bożego działania, że Bóg jest wszechmocny, że Bóg może nam udzielić potrzebną łaskę. Tak i dzisiaj, kiedy będziemy prosić potem po mszy świętej w litanii do świętego Szarbela, by mieć wiarę, by prosić Boga, i że to może się stać, bo od tego, że co może się stać, uzyskanie łaski, jak bardzo chcemy, też z pewnością zależy otrzymanie łaski. Pan Jezus nie czynił cudów tam, gdzie nie było wiary. Czynił cuda, spełnia te prośby, jeśli była głęboka wiara i przekonanie. Także jest to jest taka sprawa ważna, podstawowa. Także po mszy świętej, teraz po mszy świętej, po błogosławieństwie, pan Maron tutaj da świadectwo. Potem odmówimy litanię do świętego Szarbela i po tej litanii będzie namaszczenie olejem świętego Szarbela, i kto chce, może otrzymać ten olej, i to bez oleju, tak, ale obrazki ze świętym Szarbelem, z modlitwą. Teraz właśnie błogosławieństwo będzie relikwiami świętego Szarbela, które są na ołtarzu. Modlitwa do świętego Szarbela. Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawia się za mną, rozjaśnij mój umysł i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę, rozpal miłość Boga i bliźniego, pomagaj w wyborze dobra i w unikaniu zła, broń przed wrogami widzialnymi, niewidzialnymi oraz wspomagaj w codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością, jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą. Uproś mi u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede wszystkim pomóż mi iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zaśpiewajmy cześć i chwałę Panu dajmy, nagobożnie k Niemu wołajmy. Mocny Boże z wysokości, Ty światłem wszej wszechmocności, rozpędź piekielne ciemności, już Ci ona noc minęła,
co przez ten świat ucisnęła, a na początek z grzechu wzięła. Na to Boży Syn jedyny, by w ciemności zniósł i winy, żywy odstąpił świętej Panny. Il majdillah, takie słowami ojciec Charbel witał z wiernych. Il majdillah to znaczy chwała Bogu. A ludzie odpowiadają dajman lillah, zawsze dla Boga. Liban. Liban jest malutki kraj na Bliskim Wschodzie. Ma zaledwie 10452 km2. I granica ma z Syrii i z Palestyną. W czasach Jezusa z miejscowości Nazaretu aż do miejscowości Sidonie nazywała Ziemię Świętej. Górna Galilea. Jezus z apostołami i Matki Bożej stawiali stopy na ziemi libańskiej. Stolica Liban, Bejrut. 130 kilometrów na północny Bejrut i znajdują się lasy Sedr. Sedr Boży. Z drzewo sedr libański została budowana świątynia Salomona. Zaledwie jazdy koło 25 minut autem do wioska Baakafra, najwyższa wioska mieszkająca na Bliskim Wschodzie. 8 maja 1828 roku urodził się Józef Machlów, który znany dzisiaj jako Święty Charbel. W tamtym czasach Liban był pod okupacją tureckich otmanów przez 400 lat. 16 maja 1828 roku mały Józef otrzymał pierwszy sakrament chrześcijański. Został chrzczony od 16 maja. 3 lata później dostał pierwsza tragedia w życiu małego Józefa. Przyjechali żołnierze emira tureckich otmanów do jego domu rodzinny, aby zabrać jego ojca do wykonać pracę dla emira. Jego żona Brygida powiedziała żołnierze, że jej mąż jest bardzo chory, ma zapalenie płuc. Oni powiedzieli jej, to nie jest, nie interesuje nam, to jest rozkaz emira. Pojechał do miejscowości Biblus, wykonał pracę dla emira tureckich. W czasie, jak po zakończeniu praca wraca do domu, ale nie dotarł do miejscowości Baakafra, dostał zawał serca, zmarł. Mały Józef został sam, bez ojca, tylko z jego matki, której ona nauczyła go modlitwa, podstawy modlitwa chrześcijańskiej. Ojcze nasz, zdrowaś Marii, wierzy w Boga, który pomagał Brygida, to był jej wujek, który był księdzem. Dorastał mały Józef blisko do Kościoła. Kiedy już miał 14 lat, już zaczynał robić jako pasterz z owcami. Ale codziennie nie zapomniał o modlitwie. O godzinie 12 zostawił owcami i poszedł do mała grota i tam modlił się anioł pański przed obrazem Matki Bożej. Z małego jego kolegi powiedzieli o nim, idzie nasz święty. Od małego traktowany jako święty. Pewien dzień wraca z pola do domu, a jego wujek księdzem czeka w domu i rozmawia z jego bratem Janem.
Pyta Jana, czy mogę i Józef prowadzą mnie do klasztoru. A wtedy Jan powiedział go, wujku, jeśli Józef pójdzie z tobą do klasztoru, on nie wróci do domu. Odpowiedź wujka było, niech będzie Boga wola. I tak stało. Pojechał Józef razem z jego wujkiem, prowadzał go do klasztoru, a przed klasztorem murowało go i widział, patrzył w nieba i widział się z jego miejsca. Chciał być zakonnikiem. Zostawił wszystko i poszedł do klasztoru. Najpierw pierwszy rok jako nowicjat poszedł do miejscowości Majfuk i później do Innaja, do klasztoru świętego Maruna i został później noszony do Kwifan i gdzie został tam nauczony wszystkich teologii, które potrzebna i dostał święcony w patriarcha Maronita niedaleko z miejscowości Harisa, gdzie znajduje się królowa Libanu. I później został noszony do klasztoru świętego Maruna Fainaja i tam pracował na polu, na winnicy. Co ciekawe, całe życie pracował na winnicy i nigdy nie jadł jeden winogron. I dla niego ten winogron, wino, który on był w trakcie mszy, dla niego to było krew Jezusa. Pewien dzień wraca z pracy z winnicy do klasztoru, jak każdy dzień chciał się modlić. Poszedł do kuchnia i prosił od braci, którzy pracowali w kuchni, aby wypełniać lampkę olejną. Oni powiedzieli go, ojcze Szarbel, a nie widzisz, co jest? Nie mamy prądu, mamy za dużo bałagan. A on powiedział, przepraszam, i chciał odejść. I biegali do niego dwóch ministrantów. Powiedzieli go, ojcze Szarbel, my wypełnimy dla ciebie tę lampkę olejną. Oni zaprali tę lampkę, poszli na zaplecze, zamiast olej wyleli woda. I dali lampkę do ojca Szarbel. Ojciec Szarbel dziękował ich, zabrał lampkę, poszedł do jego celi. A ten dwóch ministrantów patrzą się z drzwiach, co będzie. I ojciec Szarbel odpali tę lampkę. A ten dwóch ministrantów mówiąc, to nie jest możliwe. Jak to się stało? I lada moment przyszedł przeor. Pytam, co wy robicie tutaj? Co to nie jest możliwe? Powiedzieli go ten kawał, który robili w oczy Szarbel. A przyor nie wierzy, co on słyszy. Poszedł do cela Szarbelu, zabrał lampkę, zgasł, smakował. Fakt, to jest woda. Przyor spróbował odpalić i nie mógł odpalić tę lampkę. Wtedy proszę z ojca Szarbel, odpal tę lampę. Co stało? Odpaliła. Wtedy przyor proszę od ojca Szarbel, aby go błogosławić. Dlaczego Państwa ja opowiadam o ten pierwszy cud w życiu ojca Szarbel? Ojciec Szarbel całe życie marzył być pustelnikiem. I być pustelnikiem to nie jest nagroda. To jest bardzo trudna życie. Praca cały czas na polu i raz dziennie mieli posiłek. Dokładnie 15 lutego 1875 roku spełnił marzenia ojciec Szarbel. Został wysyłany do pustelnia świętego Piotra i Pawła, który oddala od klasztoru świętego Maruna około 3 km. I tam spędzał ostatnie 23 lata z jego życia. 24 grudnia 1898 roku ojciec Szarbel zmarł.
zabrali jego ciała, chowali go na granicach klasztoru świętego Maruna. Jak mówimy od początku, Liban był pod okupacją tureckich otmanów. Co ciekawe, z jego grobu codziennie o godzinę 21 ujawiało światło. Coś niezwykłego. Ludzie mieszkający wioska obok szli do przeora. Powiedzieli go, mamy coś niezwykłego dzieje na grób Szarbela. Przeor w tamtym czasach nie mogli otwierać grób mnicha, zakonnika. Potrzebne pozwolenie od gubernatu tureckich otmanów i nasza patriarcha. Po 40 dni zdobyli tym pozwolenia. Otwierali grób Szarbela i co znaleźli w środku? Ciała ojca Szarbel jest ciepła, miękka, z niej pływało pot i krew. Zabrali ten ciało, stawiali jej w trumna drewniana. Aż do 1926 roku. I znowu musieli otwierać trumna, bo dużo wiernych przyjechali do jego grobu i powiedzieli, że zostali uzdrowieni. Kiedy otwierali trumna 1926 roku, co znaleźli w środku? Ciała ojca Szarbel pływa pot i krew. Zabrali ciało, stawiali w trumna metalowa. Aż do 1950 roku otwierali znowu trumna, która była zerzwiała, zniszczona i z ciała ojca Szarbel znowu pływało pot i krew. 1965 roku został ogłoszony jako błogosławień. 1977 roku został ogłoszony jako święty. Od data śmierci do data, kiedy ogłoszony jako święty, pływało o jego ciało ponad 70 litrów pot i krew. Czy to jest możliwe? O człowieka, który ważył 45 kg, pływało tyle pot i krew. Święty Szarbel na dzień dzisiejszy zrobi ponad 29 tysięcy uzdrowień. Co ciekawe, 10% z tych uzdrowień zostało zrobione z ludzi, nie są chrzczone. Muzułmanów, Budda, Żydów. Jeden z największych uzdrowienia świętego Szarbela stało 1993 roku. Z Libanka, mieszkająca w miejscowości Halat, niedaleko z Biblus, ma na imię Nuhad Shami. Paraliżowana, niepełnosprawna, ma 12 dzieci. Kiedy chciała ruszać od łóżka do kuchni, do toaleta, zawsze potrzebowała pomóc. Syn, synowa, męża, córka. Ale mimo trudności, które ona miała, zawsze miała różaniec w ręce. Modliła się cały czas i dokładnie 21 stycznia 1993 roku stało się. Wkładła spać, pojawiało do niej świętego Szarbela, świętego Maruna i Matki Bożej. Święty Szarbel operował pani Nuhad. Matki Bożej dała jej pić wodę. Kiedy ona wstała rano, patrzy na koszulkę nocną, krwawiona. Poszła do kuchni, a jej mąż mówi do niej, co ty robisz tutaj, co to za krew masz? Powiedziała go, zabierasz mnie natychmiast do grób świętego Szarbela. W drodze słyszała głosy. Nie masz milczeć. Masz opowiadać w Libanu i na cały świat o tym uzdrowieniu.
I wtedy decydowali razem z przyorem, każdy 22 miesiąca jest procesja od postelnia świętego Piotra i Pawła, gdzie żył świętego Szarbela, aż do jego grobu. Biorą w niej mnóstwo wiernych Polaków z Libanu, ludzie z całego świata, Francuzów, Włochów. Opowiadam wam jeszcze o dwóch cudach. Jeden jest kobieta muzułmanka z Syrii i jeden jest kobieta Polka. Kobieta z Syrii, młoda, ma 20 lat, ożeniła, urodziła pierwsze dziecko, było niepełnosprawne. A jej mąż powiedział jej, skoro pierwsze dziecko dałaś mi niepełnosprawne, co będzie z dalej dzieci? Ja z tobą rozwodzę. O islam jest bardzo prosto rozwód. Starcie powiedz, kobieta, jesteś rozwodzona 3 razy i ona już wraca do domu jej rodziców. I ta kobieta miała matka, która pracowała jako służąca o rodzinach chrześcijanka w Libanie. Siedziała w auta, brała dziecko, pychała do jej matki. Zostawiła dziecko w ręce matki i powiedziała mi pomóc. I wróciła do Syrii i znowu ożeniła, ale dziecko zostało z jej matki. A jej matka, która pracuje jako służąca o rodzinach chrześcijanka, widzi, jak my modlimy codziennie do Matki Bożej, do Jezusa, do świętego Szarbela, odpalimy świeczka, odpalimy kadzidło, idziemy na procesję. A ta muzułmanka 22 sierpnia 2018 roku zabrała jej wnuk i poszła do postelnia świętego Piotra i Pawła, gdzie żył święty Szarbel. Poszła do kaplica, klasztor, postelnia, stawiała dziecko przed ołtarzem i modliła do Boga. Czy ona potrafi modlić jak chrześcijanów, ojcze nasz, nasza modlitwa? Nie. Wprost modliła na jej sposób. O godzinie 9 i zaczyna procesja. Idziemy wszyscy za Najświętszy Sakramentu i modlimy się różaniec. Aż do grób świętego Szarbela. A ta muzułmanka z Syrii dotarła do grób Szarbela, brała garść od ziemi, od jego grobu i poszła do kaplica klasztorna. Stawiała dziecko na pierwszej ławce, a dziecko wygląda jak kawał drewna. Nie rusza. I ta kobieta klękała, zaczynała modlić. Obok niej stała Libanka, chrześcijanka, która modliła przed parę minut o grób świętego Szarbela i miała w ręce butelka, mała butelka z olejkiem. Smarowała dzieckiem na czele, na ramionach, na kolanach, a dziecko na oczy wiernych zaczynał ruszać jak nowe narodzenie. A my mówimy chwała Bogu. Jeszcze jeden cud opowiadam o kobieta mieszkająca w Bydgoszczy. Ma na imię Alicja Nowak. Ona była ze mną na pielgrzymka w Libanie od 19 października do 27 października 2019 roku. Ta kobieta ma problemy ze snów. Nie mogła spać w nocy, jeśli nie brała dużo leków do depresji, do spania, takich leków a la Xanax, Ofobam. Kiedy byliśmy w domu rodziny świętego Szarbela, w Akafra, ta pani słyszała głosy. Słyszała głos świętego Szarbela. Powiedział jej, jestem tu, aby Cię błogosławić. Ta kobieta kontynuowała pielgrzymkę, nikogo nie widziała, co ona słyszała.
wróciła do Bydgoszczy i ani jeden lek nie brała. I zaczyna funkcjonować normalnie, spać normalnie. Wysłała mi ten świadectwo na telefonie. Przekazałem do Libanu, a my tylko możemy mówić chwała Bogu. O świętego Szarbela można opowiadać o ozdrowieniu do jutro, na tydzień, bez przerwy. Ale co ludzie ciekawie pytają, gdzie jest tajemnica świętego Szarbela? Tajemnica świętego Szarbela jest jedna. On zostawił cały świat zewnętrzny i połączył się z Jezusem. Nawet własnej matki dwa razy. Kiedy spotkała z nim pierwszy raz, jak było nowicjatem, powiedziała go, wracaj do domu. A on powiedziała, mamo, już wybrałem. A ona mówiła go, obiecywać mi się będzie dobry księdzem jak wujkowie. A drugi raz, kiedy przyszła do niego do klasztoru i z nią nie chciał spotkać. Tylko rozmawiam z nią za drzwiami, bo on już z pustelnikiem. Powiedział jej dwie słowa. Mamo, spotykamy o Boga w niebie. Kiedy jego matka odeszła, on poszedł do jego przyorem, płakał. Powiedział, co jest? Powiedział, się traktowałem mama bardzo źle. A jego przyor powiedział go, sam Jezus złamał serce jego matka dwa razy. Pierwszy raz, kiedy został zgubiony na świątyni, a drugi raz na krzyżu. I dlatego, kiedy wybrali postać 120 lat krew, który wychodził z jego ciała do badania, ten lekarz był w totalnym szoku. Jak to jest możliwe, że ten krew jeszcze żywy, jako wygląda, jak odebrany od człowieka parę godzin temu. I znowu pytali, gdzie jest tajemnica Szarbel. Tajemnica Szarbel to jest jedno. On zostawi wszystko i dołączył się z Jezusa. Święty Szarbel, można mówić o niego dużo, a Państwa też dziwiacie się. Ja ciągle mówię o Szarbela, ale gdzie jest Jezus w moim życiu? Szarbel dla mnie tak samo jak Matki Bożej, Maksymian Kolby, Jan Paweł II, Święty Faustyna. On prowadza nam przez tunelem do Jezusa. Jezus jest najważniejszy. Bez Jezusa nie ma nas. Pytacie, skąd ja wiem, to ja miałem to. Ja byłem daleko od Kościoła 17 lat. I zawsze prowadziłem pielgrzymki w Polsce. Poszli modlić ludzi, a ja siedziałem na zewnątrz. Przyszła do mnie jedna kobieta z pielgrzymka. Mówi do mnie, Marun, ja przyjechałem tutaj, aby odpocznął. Nie chcę, to wszystkich idziemy szybko w tempy, szybkie tempy. A ja powiedziałem jej, idziesz ze mną w tych miejscach i później zrób, co chcesz. Zabrałem jej na apel Jasny Górski. A kiedy ta kobieta widziała, jak Polaków modlą się, jak klękało, ona krzyczała do mnie z połowa Kościoła, ja stałem na zewnątrz. Marun, mój kochany, gdzie ty jesteś? Co to będziesz mówić, ja będę się słuchać. Wróciła do Libanu, rozmawiała z jej żwagierka. O mnie. A jej żwagierka powiedziała jej, niech Marun pisze do mnie jego życiorys. A dzwoni do mnie ten koleżanka, a mówi do mnie Marun, żwagierka, prosiła, aby pisać na niej życiorys, bo ona rozmawia z Jezusa. A ja tak klękałem, tak ruszałem głową, mówię, co ona gada, co to za głupoty gada. Ja 17 lat daleko od Kościoła. Jak z Jezusem możesz rozmawiać? A mówi, nie chcę. A mówi, pisz. Pisałem.
I jechałem do Libanu, oddałem wtedy ten ksiądz, ten zeszyt, gdzie pisałem. Ta kobieta później dzwoniła do mnie po miesiąc, dwa miesiące, nie pamiętam dokładnie. I ona mówi do mnie, ty nie pisałeś wszystko. Mówi, jak to nie? Nie pisałeś to i to i to, które miało miejsce między 13 lat życia do 18 lat życia. I ja zaczynałem liczyć jak jak dziecko nowe narodzone. Jak to jest możliwe? I wtedy zaczynałem pamiętać mój życie, kiedy byłem daleko od Jezusa. Byłem daleko od śmierci w 1994 roku 7 sekund. Miałem wypadek razem z pociągiem, linia kolejowa. A ja myślałem, że jestem farciarz, jestem mądry, wszystko w mojej siła. A ja wtedy byłem daleko od Jezusa. A wtedy ta Pani też powiedziała, ty myślisz, że ty byłeś sam, a Jezus był obok ciebie. Każdy z nas ma krzyż. A ten krzyż, obojętny jaki krzyż jest, radosny, smutny, trzeba nosić to w radości. I powiedzimy tylko jedno słowo. Jezu, ufam Tobie. Ja jestem u maksymalnym kolbie tutaj z relikwiami świętego Szarbela trzeci raz. Pierwszy raz było 2016 roku, drugi raz 2017 i teraz. I zawsze mówi, że ta relikwa jest między wami tutaj nie przypadkiem. Kiedy dostałem tę relikwię od przyora w klasztoru świętego Maruna, powiedziałem, byłem jeszcze daleko od kościoła, 2009-2010 roku. Powiedziałem przyorem, że ta relikwia nie będzie stała u mnie na ławce w domu. To będzie wędrowała wszędzie. Czy ja byłem świadomy, co ja powiedziałem tymi słowami? Nie. To Duch Święty działa. Ta relikwia stała u mnie w domu pół roku. I później zaczynało wędrować między wiernych w kościołach. I dlaczego? Są dużo ludzi, i którzy oni nie mogli pojechać do Libanu. A święty Szarbel przyjechał do was. A ten olej, i który będziecie maszali dzisiaj, w ten olej jest mieszana jedna kropla krwi, która wychodzi od ciała ojciec Szarbel, święty Szarbel. Ten oleju każdego 8 maja, dzień urodzony Szarbel, w klasztoru świętego Maruna stawiona beczka duża i w nią lany ten olej z oliwa. I księdzi maronici modlą za ten oleju, robią procesję od jego grobu do postelnia świętego Szarbela i rozdają dla ludzi. A jak to jest kropla krwi? Bo ja dostałem olej, w środku z nim było pot i krew. I wtedy ja na takich malutkich, gdzie będą maszane księdze za chwilę, lałem ten olej z krew świętego Szarbela. Dużo więcej można widzieć o świętego Szarbela. Polecam Państwa, albo kupicie ten filmik, albo oglądacie go na YouTubie. Nazywa Tajemnica świętego Szarbela. Ale pamiętacie zawsze, kiedy modlimy, modlimy do Jezusa. A święty Szarbel to jest narzędzia dla nas. Życzę Państwa błogosławiony weekendu i Boże Narodzenia i Szczęść Boże. Dziękuję. Dziękujemy panu Marunowi za to świadectwo bardzo przekonujące.
Teraz odmówimy litanię do świętego Szarbela i potem nastąpi obrzęd namaszczenia olejami świętego Szarbela. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo Królowo Pustelników, Święty Szarbelu. Potem będziemy powtarzać, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, żyjący cudzie Boga, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary. Święty Szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie. Święty Szarbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało. Święty Szarbelu, hojny dawco przepełniający wszystko. Święty Szarbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący. Święty Szarbelu, który wzgardziłeś bogactwami tego świata. Święty Szarbelu, baranku pokorny, sercem pełny współczucia. Święty Szarbelu, aromacie drogocenny, przenikający świat. Święty Szarbelu, wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny. Święty Szarbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu ciała Chrystusa. Święty Szarbelu, hojny dawco, napełniający błogosławieństwami stworzenia. Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu. Święty Szarbelu, światło oświecające Kościół Boży. Święty Szarbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał. Święty Szarbelu, wdzięczny powierniku, wysłuchujący próśb wiernych. Święty Szarbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę. Święty Szarbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie. Święty Szarbelu, głosie wołający i budzący sumienia. Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia. Święty Szarbelu, aniele w naturze człowieka. Święty Szarbelu, drogocenny klejnocie zakonów. Święty Szarbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, Święty Szarbelu, wielki pustelniku Boga, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa. Módlmy się. Boże, Ty świętego Szarbela, kapłana i pustelnika, porwałeś i zraniłeś pięknością swojego oblicza już tu, na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi mistycznemu ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi. Poprzez okazywane im miłosierdzie spraw prosimy, abyś za Jego stawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne do naszego oświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmogący, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie świętego Szarbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzieli za Jego stawiennictwem łaski, o którą Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego, o wysłuchanie wszystkich próśb za pośrednictwem świętego Szarbela. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo, bądź wola jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Szarbelu, módl się za nami. Teraz ustawimy się do namaszczenia wzdłuż bazyliki z jednej, drugiej strony. Także dwóch nas kapłanów przejdzie. Błogosławieństwo będzie polegało na tym, czy namaszczenie, że na czole po prostu czynimy znak krzyża i wypowiadamy formę błogosławieństwa. Świętych k nam przybędzie, wielka światłość w dzieniu będzie. Alleluja, alleluja. Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych k nam przybędzie. Wielka światłość w dzieniu będzie. Alleluja, alleluja. Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych k nam przybędzie. Wielka światłość w dzieniu będzie. Alleluja. Gość z nieba przychodzi, co Boga z ludem, lud z Bogiem pogodzi. Synów Adama z tartowskiej niewoli wyrwie, wyzwoli. Synów Adama z tartowskiej niewoli wygrwie, wyzwoli. Raduj się, ziemio, śpiewaj z aniołami, wychwalaj Boga, ciesz się z niebianami. Już nie pod nóżkiem jesteś Najwyższego, lecz tronem Jego. Już nie pod nóżkiem jesteś Najwyższego, lecz tronem Jego. Raduj się, ziemio, oto światło wschodzi, które każdego, co na świat przychodzi, blaskiem oświeca. A wnet znikną wszędy ciemność i błędy. Blaskiem oświeca, a wnet znikną wszędy ciemność i błędy. Raduj się, ziemio, masz króla u siebie, a na co włada na ziemi i w niebie, królestwo jest.
końca mieć nie będzie, gdy tron posiądzie. Królestwo Jego końca mieć nie będzie, gdy tron posiądzie. Raduj się, ziemio, witaj tego Pana i ludy wszystkie, zegnijcie kolana, bo wam przynosi przez swe narodzenie wieczne zbawienie. Bo wam przynosi przez swe narodzenie wieczne zbawienie. By zakończyć tak to relikwiami, pobłogosławisz was wszystkich i was błogosławię Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bóg zapłać. Ojcze Ryszardzie, komunizm.